Wciąż wtedy mówią o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata, a wasza mama bez swych lalek do łóżka iść nie chciała wcale. Teraz, jak ten czas wciąż leci, cieszą się dziećmi swoich dzieci i myślą, widząc ich gromadkę, że miną babcią być i dziadkiem. Więc dziś spróbujcie zapamiętać, czym są dla dziadków ich wnuczęta. I pięknej szansy nie przegapcie, kochajcie dziadków swych i babcie. Serdecznie witam na herbatce z babcią i dziadkiem. Przede wszystkim witam, zacznę od bohaterów dzisiejszego dnia, czyli babcie, dziadków. Dzień dobry Państwu. Moi Państwo, dzisiaj mamy taki cudowny dzień. Obchodzimy święto babci i dziadka, czyli chyba osób, które najbardziej kochają swoje maluchy. Jakżeż ich nie uczcić i jak im nie podziękować? Chcieliśmy bardzo podziękować, chcieliśmy bardzo uszanować i życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To najcudowniejsze chwile to spędzone z wnukami. Każdy z nas jest babcią, dziadkiem albo będzie. I myślę, że inaczej się kocha swoje wnuki niż dzieci. Każdy, tak jak tutaj dzieci na inscenizacji mówią, że ma czas, dużo czasu dla swoich dzieci. Może mniej, ale dla wnuków zawsze. Wszystkiego dobrego. Babciu moja, dziadzie miły, dzisiaj do was przychodzimy i z okazji tego święta mamy buzię uśmiechnięte. Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, smutno by było bez was na świecie. Więc uśmiechy dziś dajemy. Babcię, dziadzia całujemy. Byłoby mi przykro, gdyby nie byłoby tu dziadka. Bardzo się cieszę, że przyszedł. Mój dziadek jest na medal, nigdy mnie nie zawiedzie. Jest ze mną zawsze i w chwilach radosnych i w biedzie. By było, gdyby nagle znikła babcia. Strach powiedzieć, słabym począł. Nie chcę nawet myśleć, do kogo bym pojechał w gości, miłością, tęsknotą. A podwiedził się w przykrości, jak nikomu dotąd. Kto by cię gonił o jeżki, kto by piekła kocie, na to nie mają też czasu, wujkowie, ni ciocie. Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie niebo, zawsze niech będzie babcia, zawsze niech będę ja. Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie niebo, zawsze niech będzie babcia, zawsze niech będę ja. Życzę wam zdrowia, szczęścia na jego ręce, wiele cierpliwości, co dzień dużo siły, pogody, radości i uśmiechów miłych. Między, a jakże, a kłopotów wcale, poście zaś powagi, zabaw w karnawale, ciepły butów w zimie, lecie dużo słońca, można by wam żyć i żyć bez końca. Niech Bóg was darzy zdrowiem i szczęściem roześmianym, babuniu ma jedyna, dziadziuniu mój kochany. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, znów pięknych co noc. Śpiewaj w życie, rozkwita jak ten kwiat, przy dobrym odbycie w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz tu wereczek, stu wereczek, daj Boże.
świecie, właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają, więc wnuczęta im piosenkę zaśpiewać chcą. Kochamy was całym sercem i radości chcemy wam dać jak najwięcej. Nasze buzie, uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne. Żyj babuniu, żyj dziaduniu, latek 100. Babcia bardzo często mamy zastępuje. Zamiast taty dziadek takim się zajmuje, bo rodzice cały dzień spędzają w pracy. Babcia, dziadek za to zawsze mają czas. Kochamy was, kochamy całym sercem i radości chcemy dać wam jak najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne. Żyj babuniu, żyj dziadziuniu, latek 100. Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają. Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają. Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy. Głośno teraz podziękować chcemy wam. Drogę.
Nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek i znów dobrze się czuję. Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. Z mojego wierszyka sen się wywodzi, że kiedy przychodzi starość i niemoc, to lepiej zbudź się ze strzykaniem kości i nie opowiadaj o swojej starości. Powiadają, że starość to kresem jest złotym. Kiedy spać się upadę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie w studze. Oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje. Czy to wszystkie części, które się wyjmuje? Za czasów młodości mówię bez przesady. Łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku tyle sił mi pozostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć na całą. A teraz na starość czasy się zmieniły, spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Ja wiem, że dzisiaj dzień babci i dziadka w szkole w Sitniku, ale ja bym się chciała skupić na tych aktorach, których obejrzałam, ponieważ serdecznie chciałam pogratulować przede wszystkim tym aktorom, którzy fantastycznie recytowali, jeszcze piękniej śpiewali, ale i paniom i panu, który przygotowywał ich do tego występu. Już nie wspomnę o tych tańcach, pięknym polonezie, ale aktorka, która wystąpiła bez buta, to po prostu profesjonalistka. Nie przerwała swojego tańca, tańczyła, jak się nigdy nic nie stało, jak prawdziwy aktor na scenie. Moje serdeczne gratulacje, naprawdę, było na co popatrzeć. A babciom i dziadkom, to ja nie wiem, jakie mam życzenia składać, bo te dzieci to już wszystko, wszystkiego Państwu życzyły, więc może ja tylko skupię się na jednym. Dużo, dużo zdrowia Państwu życzę i radości z tych wnucząt, jak najdłużej.